tym filmie wyniki losowania fazy grupowej Mistrzostw Europy 2020. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. W Bukareszcie rozlosowane zostały grupy przyszłorocznego Euro. Swoich rywali poznało 20 z 24 uczestników. Ze względu na to, że cztery państwa wywalczą dopiero kwalifikacje poprzez baraże Ligi Narodów, które odbędą się w marcu. Na kogo trafili biało-czerwoni, kto zagra w grupie śmierci, a do kogo uśmiechnęło się szczęście. Skład poszczególnych grup był już częściowo znany wcześniej, m.in. ze względu na przydzielone do nich miasta, w których toczyć będzie się rywalizacja. Gospodarze trafiali naturalnie na swoje obiekty. W grupach nie zachowano porządku według koszyków. Każdy z uczestników losował także konkretne miejsce. I tak w grupie A, której gospodarzami są Rzym i Baku, już wcześniej na rywali oczekiwali Włosi. Z drugiego koszyka do tej grupy trafili Szwajcarzy. Z trzeciego dolosowano Turcję. Tylko do grup A i B trafić mogły jedyne znane zespoły z czwartego koszyka, czyli Finlandia i Walia. Do pozostałych trafią wygrani baraży. Stawkę zespołów w tej grupie uzupełniła Walia. W grupie B przed losowaniem znaliśmy aż trzy zespoły. Są to zakwalifikowani gospodarze Rosja i Dania, gdyż spotkania rozgrywane będą w Sankt Petersburgu i Kopenhadze. Wcześniej trafiła tutaj także Belgia, jako jedyny uczestnik, nie gospodarz, z pierwszego koszyka poza Ukrainą, która jednak ze względu na sytuację polityczną nie mogła trafić do grupy z Rosją. Ostatnim zespołem została naturalnie Finlandia. W grupie C, która rozgrywać swoje spotkania będzie w Amsterdamie i Bukareszcie, wcześniej znaleźli się już gospodarze, czyli Holendrzy, a także wspomniana Ukraina. Z trzeciego koszyka trafili do tej grupy nasi rywale z eliminacji Austriacy. Stawkę zespołów uzupełni wygrany barażu pomiędzy Gruzją, Białorusią, Macedonią Północną i Kosowem. Chyba, że swój baraż wygra Rumunia, wtedy trafią do grupy F. Grupa D rywalizować będzie w Londynie i Glasgow, dlatego już wcześniej wiadomo było, że grać będzie w niej reprezentacja Anglii. Z drugiego koszyka trafiła tu Chorwacja. Trzecim zespołem, który będzie rywalizował w tej grupie, okazały się Czechy. Z barażu dołączyć mogą Szkocja, Izrael, Norwegia lub Serbia. Grupę E gościć będą Bilbao i Dublin. Do gospodarzy Hiszpanów, którzy wywalczyli udział w kwalifikacjach, dolosowano reprezentację Polski. Udało się uniknąć broniącej tytuł Portugalii i naszym rywalem w tej grupie będzie Szwecja. Bośnia i Hercegowina, Słowacja, Irlandia lub Irlandia Północna będzie rywalem biało-czerwonych w naszym pierwszym meczu na turnieju. Ostatnia grupa F grać będzie w Monachium i Budapeszcie. Do gospodarzy i jednocześnie najmocniejszego zespołu według podziału koszyków, czyli Niemców, dołączyły z drugiego koszyka aktualny mistrz świata, czyli Francja, z trzeciego Portugalia, nie ma więc wątpliwości, że będzie to grupa śmierci. Ostatnim zespołem zostać może Islandia, Bułgaria lub Węgry. Jeśli zwycięży Rumunia, trafi do grupy C grającej w Bukareszcie, a wstępnie przydzielony tam zespół barażowy zajmie jej miejsce w tej grupie. Jak oceniacie szanse biało-czerwonych na dobry występ na Euro, biorąc pod uwagę grupę, w jakiej będą rywalizować? Czy uda się powtórzyć bardzo udany występ sprzed 4 lat? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Jeśli zawiłości tego losowania wzbudzają w dalszym ciągu jakieś wątpliwości, koniecznie sprawdźcie materiał, do którego link pojawił się teraz w lewym dolnym rogu ekranu. Po kolei przedstawia on koszyki, kwestie baraży i miast gospodarza, a także powody, dla których część zespołów musiała zagrać w konkretnych grupach. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach, prosto z kanapy rezerwowych.